Witam moi drodzy. Witam dzisiaj w takim odcineczku. Spieszymy się szybko, do ciężarówki wchodzimy. Bez nas. Nasz szef goni. Wstawmy sobie tylko jeszcze fotel. Żebyśmy mieli wygodnie. Dzisiaj trasa 1300 km manikiem. Ten manik mi się tak podoba. Widzicie, podwójną przyczepę. Lecimy, moi drodzy. Trasa może nie duża, ale za to bardzo, bardzo taka, wiecie, niebezpieczna, nie? Mamy jednak bardzo długi zestaw. Też trzeba będzie uważać na zakręty. I na naszą trasę, nie? Co mi kurwa? Aha, bo tam się zderzyli. To się... Sprawdźmy tylko mapę. Czy tu się da gdzieś jakoś inaczej objechać? Aha, nie. Nic. Oni tam się... Dobra. Niech oni się tam całują. Ja tutaj sobie na awaryjnych. No, chyba nie dam rady. No, spróbujemy. Udało się. Co, ja nie przyjadę? Proszę was. Jak to się mówi, potrzymajcie mi piwo i jedziemy. No, tempo macie prawie. Nie ma to. Tutaj kurczaka wieziemy i to dużo ładnych palet. Ale to, ten klaksor jest mega wyjebany, nie? Moim zdaniem przynajmniej. Nie wiem jak wam się podoba, ale ten zestaw jest piękny. Znaczy ta ciężarówka Mana jest piękna. Chyba zamiast Dafa sobie kupiłem Mana właśnie. Co ciągnąć. Szef nas wysłał tak na szybko. Jedź, 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 bo nie mają kierowcy. Kurczak się musi... Kurczak musi być... Kurczak musi być dowieziony. No to mówię, no dobra, to jadę. Mamuś, czekasz. Niestety, ja muszę tutaj ze swoim pięknym zestawem wjechać. Też taką drogę wybrali mi, ale damy radę. Niedaleko akurat jest, więc powolutku, powolutku, a widzicie, pięknie się tutaj
Nadaję. Tak, się zdecydowałem, powinny jeździć z taką osiówką długą. Po prostu siadasz i jedziesz. No, to chyba jakieś światło nas złapało. Tak. Mamy radę. No niestety. Zatrzymało nas światło. No, ten zestaw jest, zobaczcie, długi. Staram się, zdążymy, ale... Nie, jest 1700 zł mam do zrobienia. Także no co, trzeba jechać, nie? Ten pomoc sobie wyłączamy, bo w tym razie niepotrzebnie. Akurat tak, wiesz, tak wiecie, mówię, a, no włączę takim zestawem, to fajny będzie odcinek, nie? Z kurczakiem. No i też tutaj ładne trasy są po prostu do pozwiedzania akurat. No myślę, że no 1700 zł to wiecie, to są pieniądze już, tak. Daleko nie ma, ale kierowców też nie ma na tyle, nie? Po prostu nie chcą kierowcy za takie pieniądze jeździć. Ja ich rozumiem. Pierwsze 5 tras to też miałem takich śmieciowych, że szczerze się nie opłacałoby nikomu, nie? No ale jednak to się jeździ. Wiadomo, z upływem doświadczenia większe się te dostaje pieniądze i w ogóle, nie? Tutaj mam teraz 1700, to już jest, wiecie, to już jest naprawdę przestrzał, nie? Także jest co robić. Ma też co ten zestaw ciągnąć. Nie wiem, ile on tam ma, kurwa, 600 zł w pizdu. Nie wiem, ile ten zestaw ma tych koni. Ale no, ma co ciągnąć. Dobra, cio, tego nie widzieliście. Tego nie było. Sobie zespół w kolizji. A, towar nie ucierpiał. To najważniejsze. Ciśniemy sobie na spokojnie. Powiedzmy, że nie śpieszy. No, tutaj ruch jest galanty, widzę. Dobra, jadę w tą stronę, gdzie jest mniejszy ruch. Nie zajebiście, nie? Zaraz będziemy zawijać zresztą ślimaka.
Nie no, jako kierowca ciężarówki to muszę powiedzieć, że nie jest to ciężki zawód. Nieraz niebezpieczny, wiadomo, ale ma to swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o wypłaty, to na pewno. No co no, w sumie cały czas się jeździ. No myślę, że dopiero się zacząłem schody, jak się ma własną firmę, nie? To też wtedy jakoś inaczej zaczyna funkcjonować. Bo człowiek ma tych więcej rzeczy na głowie, nie? Kierowców, trasy, skarbówkę, księgową. Tak myślę, że to tak działa wtedy. No jak się u kogoś jeździ, to jesteś kierowcą i tyle, ta. Jedziesz od A do B, wracasz do punktu, do bazy i dziękuję. Masz święty spokój. Moim zdaniem teraz w tych czasach się nie opłaca mieć firmy transportowej, ani jakiejkolwiek. Bo cię zjedzą po prostu. Są takie warunki, że cię po prostu zniszczą i zjedzą. Jeżeli jeździsz dla kogoś, to nie się ktoś tym kimś, niech się ktoś po prostu martwi, tak? No, ktoś jest długo na długi, wiecie, ma ktoś długi staż karierowy inaczej, taki przedsiębiorczy, no to inna bajka, ma swoje dostępy klientów, swoje punkty, swoje odbiory, swoje wszystko, tak? Ktoś to miałby zacząć, no, co to, w życiu. Teraz nawet taksówkarze nie zaczynają, bo to się nie płaca. Zaraz będziemy na miejscu. Tak się właśnie wjeżdża w te wąskie zakładki. I pięknie się jedzie. Co nam tu zostało? 127 km.
Ale się tutaj ruch zrobił, zobaczcie. Dobrze, wjechałem tak wcześnie. To przynajmniej też się udało jakoś tam tą drogę bez szwanku przejechać, nie? Tu ciężko widzę, że ma od 11 biegu dopiero. Do 10 to obroty. Zobaczcie, 10 bieg. Wchodzi pięknie. 11 już spada z siły. Się stopniowo tak rozpędza. Jak jest teraz z górki, to lecimy, nie? Ale tu widzę, że tu się nie rozpędzimy za bardzo. Tu coś się tam chyba stało. Pojadą jak się na mazary. A, dobrze się na tym pasie zatrzymałem. Tak myślałem. Że to zmiana pasa będzie. Na suwak tak zwany. Jadę na te ślamazary. Tu się dziwię, że człowiek w korkach stoi. Taka trasa, ale jak to się mówi, pieniądze jakiekolwiek będą, nie? Trasa, nie trasa, ale kupiłem wam pierwszy raz taki zestaw wiozę, nie? Jednak trzeba się skupić też, że trzeba większe łuki robić po prostu, żeby ten tył, ta tylna przyczepa się też mieściła w danym przekroju. Tutaj granicy nie było, nie? No, stacja jest. No tutaj w prawo odbijamy. I też czuję się pod większym łukiem, ale sygnalizujemy, że będziemy skręcali w prawo, tak? Tutaj akurat poszedł tak zwany manewr na trzeciego, czyli z
prostu gdzie dwóch stoi, to wymija się lewym pasem i parkuje. Nic na to nie poradzę. Że tak, taki manewr. O, tutaj. Był stosowany. No i zaraz dojeżdżamy do naszego punktu zrzutu, tak zwanego. A to jeszcze kawałek. Będzie to już tutaj. Ale frajer wymusił. Takich to nie lubię. Takich to by człowiek bił po prostu. Łopatą. Prawda. Powiem poważnie. Łopatą bym lał. No co, no, dwa odcinki wlecą. Trzeci będzie na wieczór. Podejrzewam. Przez nockę pewnie też parę nagram. I co no. I ten kanał znowu żyje. Znowu będzie kanał zmartwychwstanie, jak to się mówi, tak? Bo zamierzam tutaj też fajny filmik jeszcze po 10 nagrać i wrzucić na kanał, bo wiem, że dużo u was ogląda. 112 wyświetleń to jest jednak dużo jak dla mnie. Dziękuję wam bardzo za te wszystkie subskrypcje, wyświetlenia, komentarze. Wszystko zapiszecie, jest dla mnie naprawdę bardzo ważne to. Nadać. Nursake. No okej. Potwierdzamy zwykły odbiór. Dziękuję. 1237 nam wpadło. Pięknie. Myślę, że długodystansowe też może być. Pójdziemy w drugą stronę. No bank jeszcze nie jest dla nas, widzę, otwarty. Myślę, że od poziomu 5-6 będzie dopiero. No ale to jeszcze zdążymy się dograć.